Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Portrety. Dzisiaj mam ogromną przyjemność gościć pana dyrektora, doktora habilitowanego Dariusza Roguta, dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału w Łodzi. O łodzianinie dzisiaj będziemy mówili, także wykładowca akademickiego, także mojego wykładowca akademickiego sprzed jakiegoś czasu. Też rozmawialiśmy wtedy o służbach, jak najbardziej. Redaktor tego, proszę Państwa, tomu, tej książki, kilkanaście tekstów, 12 albo 13, nie chcę Państwa w błąd wprowadzać. Dzisiaj liczyłem, ale już mi umknęło. Generał brygady Jan Kowalewski, 1892-1965, oficer wywiadu i kryptolog. Postać, która na szczęście już nie jest postacią tak zakazaną, jak była przez okres PRL-u, bo był i rok 2020 generała Kowalewskiego, Teatr Telewizji zrealizował też kilka lat temu. Myślę, że jest można go odnaleźć na stronach Telewizji Polskiej, człowiek, który pokonał Rosję. No, postać odznaczona też pośmiertnie przez ówczesnego prezydenta Bronisława Komorowskiego orderem. Więc nie jest już to postać wymazana z kart historii, jak przez wiele lat była, ale jest to pierwsza taka duża monografia, zestaw tekstów o samym generale Kowalewskim. Dla tych z Państwa, którzy szczególnie interesują się tym, czym zajmował się generał Kowalewski w Biurze Szyfrów, czyli dekryptarzem, kryptologią, tu jest doskonały tekst pana Marka Grajka, który opisuje, na czym polegała metoda deszyfrażu, z którą stosował Jan Kowalewski. To mówię szczególnie dla tych, bo są oczywiście inne teksty pokazujące aspekt też Kowalewskiego jako dyplomaty, oficera służb, także jest tekst o pamięci o nim, także jest tekst o biografii równoległej pióra profesora Cęckiewicza, takie zestawienie z pułkownikiem Matuszewskim, z którym zresztą panowie współpracowali. Masę ciekawych tekstów. Wstęp pana dyrektora. No dobra, panie dyrektorze, panie profesorze. Łodzianin, który przyszedł na świat w 1892 roku w Łodzi. Mieszkał na Piotrkowskiej. Dla tych, którzy będą z Państwa spacerowali po Piotrkowskiej, jest tablica na domu, w którym przyszedł na świat Jan Kowalewski. No, taka biografia typowego pokolenia, jakby powiedział Bogdan Cywiński, rodowodu niepokornych. Panie dyrektorze, w dużym stopniu tak, ma pan rację, ponieważ jego życiorys to również to jest taka egzemplifikacja losów tych wszystkich oficerów Wojska Polskiego, generalnie i służb specjalnych, a wszystkich innych, którzy nie wrócili do Polski po 1945 roku, bo nie mieli do czego wracać. Wiemy, że czekałyby na nich ubeckie czy sowieckie katownie, ale faktycznie to są te losy, które pokazują drogę życiową, drogę w moim przekonaniu misji i służby dla II Rzeczpospolitej, dla państwa, na które oczekiwali jako młodzi ludzie przed oczywiście 1918 rokiem, a kiedy ten moment przyszedł, że w końcu mamy wolną Polskę, a przecież Kowalewski jej nie znał, bo się urodził pod zaborami, prawda, w okresie zaborów, to w końcu mogli służyć dla tego kraju z pełnym poświęceniem i dla mnie właśnie postać, życiorys, droga zawodowa, służba dla ojczyzny Jana Kowalskiego jest takim przykładem takich właśnie postaw. A wracając tutaj jakby do samego Kowalewskiego, to faktycznie postać mało znana przez lata. Dzięki wolnej Polsce i pracy profesora Grzegorza Nowika oraz doktora ówczesnego Jana Stanisława Ciechanowskiego, oczywiście poznawana. Nie umniejszając tak systematycznie i na szczęście uznana.
Chociaż oczywiście po wielu latach. Tutaj w tej naszej pracy zbiorowej, bo tak jak pan zauważył, pan ja jestem... Pan profesor Nowik, przepraszam, bo trochę przez nieuwagę go pominąłem. Faktycznie dwie książki autorstwa profesora Nowika. Oczywiście on pisał o Bitwie Warszawskiej, ale oczywiście w fundamentalnej pracy poświęconej właśnie jakby złamaniem szyfru przez Kowalewskiego, jego zaangażowaniu, jego sukcesie w związku ze złamaniem tych szyfrów, a więc to był jakby profesor Nowik w pierwszym momencie i potem doktor Jan Stanisław Ciechanowski, który mniej więcej w tym samym czasie opublikował artykuł o Kowalewskim, jego służbie czy misji w Portugalii. To był ten moment, aczkolwiek niestety no do dnia dzisiejszego nie ma pełnej biografii Jana Kowalewskiego, a na nią na pewno zasługuje. A dlaczego tak się dzieje, że tak trudno opracować życiorys tego człowieka? Ja wiem, że ludzie służb to jest zawsze tajemnica, to jest zawsze pewien rodzaj gry pozorów, pewnego rodzaju aktorstwa. No, od tego też trochę jest ta służba, żeby nie wszystko było jasne. Oni muszą stać w cieniu. Oni muszą stać w cieniu, to my wiemy, prawda? Ale oni już cokolwiek wiadomo. Dlaczego tak ciężko jest zbadać, czy wydać, czy dlaczego się nie doczeka, może innymi słowy, swojego biografa, takiego, który by całościową biografię popełnił? To znaczy zawsze musi być ten historyk, ten badacz, który poświęci lata swojego życia tak naprawdę na prześledzenie każdej postaci, którą ktoś się może zająć, ale w szczególności tutaj wyjątkowej Jana Kowalewskiego, ponieważ ona nie jest tylko skomplikowana tutaj pod względem jego służby dla ojczyzny i różnych miejsc, w których pracował, bo to trzeba powiedzieć, że te miejsca się zmieniały, zresztą potem może też powiemy o tym, co zrobił takiego ważnego, ale również związane z tym jest poszukiwanie dokumentów dotyczących tej postaci. I znów w przypadku Jana Kowalewskiego to jest skomplikowane, ponieważ on pracował na rzecz naszego państwa, a więc w strukturach wywiadu wojskowego w kilku miejscach. Mówimy o Moskwie oczywiście i tu jest też, polecam tekst kolegi profesora Kołakowskiego odnoszący się do jego służby w Moskwie i niestety ujawnienia jego działalności przez zdradę jednego z oficerów, który pracował w referacie Rosja w dwójce. I tutaj widzimy też na przykładzie tej Moskwy, czym jest zdrada de facto i jakie są konsekwencje. Nie tylko dla tego, który zdradził, bo w końcu został zdekonspirowany, ale również dla tych wszystkich, którzy pracowali dla Polski. Ale tutaj już widzę Władysława Michniewicza, też oficera przedwojennej dwójki, który szaleje, jak pojawia się wątek sowiecki i zdrad przejść. Zresztą jeden z takich poważniejszych autorów, proszę państwa, Wielki Blef Sowiecki został niedawno ponownie wznowiony, na szczęście, bo to była książka, która okazała się w Chicago w 90 roku w zasadzie sumptem autora. Nawet Jerzy Giedroń, z którym się częściowo przyjaźnił i korespondował Michniewicz, tej książki nie chciał wydać. No ale właśnie, bo to jest tak, mamy i Rosję sowiecką, i Rosję wcześniej carską, bo w 9 Armii Rosyjskiej służył w okresie I wojny Jan Kowalewski. Zresztą doszedł dosyć do wysokiego stopnia. Ale mamy też, panie redaktorze, mamy Rumunię, tak, gdzie... Japonię oczywiście, a potem Portugalię i cały okres powojenny. Jego zaangażowanie w pewne działania czy współpracę również z wywiadem brytyjskim. I żeby spiąć to wszystko w jedną wielką kwerendę, plus oczywiście archiwa polskie, to albo potrzebny jest ktoś, kto naprawdę poświęci kilka lat swojego życia i mnóstwo czasu jeżdżąc, szukając tych dokumentów w różnych archiwach, albo zespołu historyków. I to jest chyba najlepsze rozwiązanie przy tak rozrzuconych materiałach archiwalnych, żeby każdy mógł zająć się pewnym okresem w życiorysie Kowalewskiego, opracować to doskonale i wtedy jako zespół przygotować taką biografię. W tym przypadku chyba jest to najlepsze rozwiązanie, bo jeden historyk będzie miał trudno, żeby w sposób wnikliwy przeanalizować nie tylko samą jego drogę czy rozwój tej kariery zawodowej, ale również jego działania, które wiemy, że były wieloaspektowe i jego
koncepcje, nawet pewne polityczne, bo słusznie pan zauważył, że również Jan Kowalewski był nie tylko oficerem wywiadu, ale również dyplomatą. A to chyba w szczególności możemy odnieść do jego misji w Portugalii. Wtedy on przecież nie służył, on nie był oficerem wywiadu wojskowego, tylko był oficerem wywiadu cywilnego, który był podporządkowany rządowi i miał jakby misję cywilną, tak? Mówimy tutaj o tej akcji kontynentalnej i wyciągnięcie potem już jakby w sposób szczególny w ramach operacji Trójnóg część państw były związane z Niemcami i ta koncepcja, o której też zresztą słusznie zauważył profesor Ciechanowski, no była wyjątkowa. Ona w pewnym momencie przebijała nawet pewne koncepcje polityczne, nie tylko tutaj w jakby rządu naszego w Londynie, ale samych Anglików. I oni, kiedy tą koncepcję Kowalewskiego już poznali, stwierdzili, że to jest na tamten moment, na 41 rok, bardzo dobry pomysł. A więc wyciągnięcie państw sojuszniczych Niemiec z tego sojuszu, z tej koalicji i de facto totalne osłabienie Niemiec, jeśli chodzi o całe Bałkany, bo Kowalewski miał pomysł na to, żeby wyciągnąć z tego sojuszu właśnie Rumunię, Węgry, Włochy, chociażby nawet Bułgary, prawda? Stąd to jego zaangażowanie i praca w Portugalii, gdzie miał świetne kontakty przecież z ambasadorem rumuńskim i jego następcami, z oficerami rumuńskiego wywiadu, których jeszcze znał w latach 30., kiedy był atasze wojskowym w Rumunii. Stąd jego kontakty świetne również z Węgrami, a nawet z wywiadem wojskowym niemieckim, gdzie też prowadził pewne rozmowy z tymi przedstawicielami, którzy uważali, że Hitler jednak nie powinien tej wojny rozpocząć, albo może powiedzmy, wojna powinna być już teraz zakończona na pewnym etapie. I to wszystko miało, wydaje mi się, że jakby głęboki sens i taką głęboką koncepcję polityczną, gdyby to się udało. No, summa summarum wiemy, że z decyzją Stalina tak naprawdę to nie wyszło nic, tak? Ale to z kolei ta jego działalność pokazała, jakim był człowiekiem, jakim był dyplomatą, jakim był też oficerem, bo gdyby nie jego charyzma i olbrzymia inteligencja, ale również taka kreatywność i umiejętność nawiązywania kontaktów, to na pewno by takich sukcesów nigdy nie odnosił. Czy będąc w Rumunii przede wszystkim, tak, gdzie miał jakby piękną też kartę współpracy z dworem nawet, czy znajomością z dworem rumuńskim, przecież znał króla, którego potem przerzucił, prawda, z Hiszpanii do Portugalii z drugim oficerem wywiadu wojskowego polskiego, to by to się nie udało. A więc to był człowiek wieloaspektowy, jakby wielowymiarowy, z nieprzeciętną inteligencją, z umysłem ścisłym, który tak naprawdę przez to swoje doświadczenie, znajomość biegu języka rosyjskiego, bo to jest klucz do jego sukcesu w pierwszych latach. Ale nie tylko, podkreślmy także język niemiecki. Dlaczego w Łodzi odsyłam do ziemi obiecanej tak, i Władysława Reymonta francuskim, bo to był wtedy język elit. Tak, zresztą to jest raz. Język... A po drugie przecież był absolwentem w tej wyższej szkoły wojennej we Francji. Francji, tak. Tak, dokładnie, a więc on musiał znać francuski. Tak więc poliglota, ale tak jak mówię, przede wszystkim amator, kryptolog, który, co już dziś wiemy doskonale, był sukcesem, był ojcem tego sukcesu, tej bitwy warszawskiej, stojąc na czele biura szyfrów radiowywiadu dwójki, złamał te najważniejsze szyfry, które umożliwiły marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, naczelnikowi państwa, wodzowi, podjęcie słusznych decyzji dotyczących kontrofensywy z Nadwieprza. To nam się udało. Kiedy się zaczęła przygoda Kowalewskiego z deszyfrażem, w ogóle z kryptologią, bo przecież tak, absolwent, zresztą w fantastycznym mieście belgijskim, polecam państwu odwiedzenie Liège, absolwent tamtejszego Wydziału Chemii, wyjeżdża na Ukrainę pracować w zakładach cukrowniczych. Oczywiście wybucha wojna, jest wcielony do armii rosyjskiej jako poddany cara, czyli zaboru rosyjskiego. I w którym momencie? Bo na początku też zajmuje się, trafia do wojsk inżynieryjnych, zajmuje się gazami bojowymi, ale w pewnym momencie trafia do
do zajmowania się kryptologią. Jak? Tak, no zajmuje, jest w jednostce, która odpowiada za łączność i przekazywanie depesz na linii frontu. A więc to jest ten moment w czasie wojny, w tej wielkiej wojnie, kiedy są początki tego jego zaangażowania, aczkolwiek nigdy jakby nie odnosimy się do tego tak konkretnie, ponieważ nie ma tam jakby jego personalnych sukcesów. On wykonuje swoje zadania jako żołnierz. Natomiast myślę, że to wszystko zaczyna się od momentu, kiedy zostaje powołany do Wojska Polskiego. Wraca do Polski od 1919 roku. Na początku 19 roku zostaje właśnie już, zresztą też, jak mi pamięć nie myli, z polecenia Ignacego Matuszewskiego, który odpowiada wówczas za organizację dwójki, prawda, został polecony do tego, aby podjąć tam misję służby. I to się tak zaczęło. Potem oczywiście, kiedy staje na czele Biura Rady Wywiadu, rozpoczyna się ta jego, nie chcę powiedzieć, że kariera, bo to jest jakby służba w wojsku, ale przede wszystkim rozpoczyna się cykl jego sukcesów związanych właśnie z łamaniem depesz. To było tyle ważne, że proszę pamiętać, że my oczywiście, kiedy na początku Kowalewski był w tym biurze, oni przechwytywali te depesze, ale łamali je po 2-3 tygodniach. Nie od razu. A kiedy Kowalewski przygotował taki klucz deszyfrażu, zresztą opisany tym, tak, doktor Marek Rajek świetnie pisze i faktycznie warto też polecić ten tekst, to wówczas pozostawało dosłownie na to 2-3 dni, a więc to jest rzecz fenomenalna z drugiej strony, kiedy my w bardzo szybkim czasie jesteśmy w stanie te depesze złamać i przekazać naczelnemu wodzowi informacje. Ja nie wiem, na ile to się da pokazać, czy to się w ogóle da pokazać, ale na stronie 114 i 115 właśnie tekstu doktora Marka Grajka jest opisane, w jaki sposób dokonywał się deszyfraż, jak podstawiano poszczególne słowa, cyfry. Nie chcę Państwu tego tłumaczyć, bo to jest bardzo skomplikowane. Polecam wszystkim książkę. Książek jest mało, ale będzie do druk, ponieważ książka ukazała się całkiem niedawno, ale cieszy się taką popularnością, że już cały nakład został sprzedany. Acz dla pierwszych osób, które obejrzą materiał, może jeszcze książka będzie dostępna w Księgarni Warszawskiej na ulicy Oleandrów. Tam ostatnie egzemplarze, z tego co wiem, książki są. Naprawdę kawał świetnej roboty, panie profesorze. I tutaj dziękuję, panie redaktorze, tym wszystkim historykom, którzy podjęli tę współpracę ze mną, ponieważ to jest nasz wspólny sukces. Ja, że tak powiem, piąłem to nasze środowisko, które zajmuje się w większym czy mniejszym stopniu historią Kowalewskiego, bądź poprosiłem o to, żeby przygotowali takie teksty i udało się to właśnie na rocznicę jego urodzin przygotować wszystko, aczkolwiek no wiemy, że będąc redaktorem naukowym nie jest to prosta sprawa, kiedy mamy kilkunastu badaczy, naukowców i nie zawsze terminy, które zobowiązują nas do wydania książki, mogą być dotrzymane, ale cieszę się, że udało mi się to zrobić i ta pozycja się ukazała, tak jak mówię, oddająca w dużym stopniu przekrój jego aktywności w naszych służbach, ale też pokazująca inne troszeczkę rzeczy, bo tam są dwa teksty, między innymi doktora Konrada Paduszka i profesora Dominika Smyrgały, które w innym kontekście odnoszą się do tego, co mógł robić Kowalewski, a przede wszystkim, tak jak profesor Smyrgała tam przedstawił kwestię szyfrów rządu londyńskiego. I tam jest taki ciekawy wątek, tak a propos naszego wywiadu, w którym profesor zasugerował, że jeden z niemieckich kryptologów powojennych, pisząc raport dla Amerykanów, podkreśla w tym raporcie, no jest pytanie, na ile to jest prawdziwe, że na przykład niemiecki kontrwywiad łamał szyfry delegatury rządu na kraj przez długi czas okupacji i ponoć Niemcy wcale nie byli zaskoczeni powstaniem warszawskim. Ja odsyłam też do tekstu profesora, ponieważ gdyby to była prawda, panie redaktorze, to możemy zmienić pewną perspektywę oceny niemieckiego kontrwywiadu, ich sukcesów, a jednocześnie pozycji Polaków, czy polskiego wywiadu w tym wszystkim, tak? A więc jest, myślę, że bardzo wiele wątków, które... To jest w ogóle bardzo ważne, panie profesorze. W tym sensie też jestem wdzięczny za zajęcia, które mieliśmy z panem na Ażwoju w Katedrze Służb Specjalnych. I jak bardzo istotne jest w ogóle studiowanie, badając nowożytne państwo, czy dla socjologów, czy dla politologów zwłaszcza, ale nie nie tylko,
tylko, dla większości kierunków humanistycznych, które zajmują się życiem społecznym, bardzo często ten wątek służb się spycha, pomija, często się kpi, a to jest jedna z kluczowych już w tej chwili od co najmniej dwóch wieków, tak najmniej licząc, instytucji po prostu każdego nowożytnego państwa. I bez znajomości też służb, metod operacyjnych, sposobu myślenia w ogóle ludzi służb o świecie, o polityce, bardzo trudno jest analizować współczesny świat. Więc w tym sensie ta książka jest też taką cegiełką do tego, tak jak pan wspominał tekst profesora Smyrgały, też jeden z moich wykładowców, do po prostu myślenia i patrzenia na świat też czasami oczami ludzi służb. Bo chociażby sukces wojny polsko-bolszewickiej wynika z faktu, że ten człowiek pracował na swoim miejscu, że tak. Można było uprzedzić wiele ruchów armii sowieckiej, która była liczebnie wielokrotnie większa. I to jeszcze pokazuje bardzo ważną rzecz, jak patrzymy na współczesny świat, który jest bardzo umasowiony, gdzie nam się wydaje, że nie mamy żadnej podmiotowości. Otóż nie. Historia tego człowieka to jest historia, jak jedna osoba kierująca zespołem innych osób jest w stanie zmienić bieg historii. Po prostu. Tylko, panie redaktorze, musi wierzyć w to, co robi, musi być lojalnym oficerem państwa, tak jak właśnie Kowalewski, który miał przekonanie i tą Polskę w sercu, że służy swojej ojczyźnie i robi to w sposób właśnie doskonale. I był, tak jak pan podkreślił, w odpowiednim miejscu, o odpowiedniej porze, z odpowiednim doświadczeniem. I to spowodowało, że ta jego wiedza mogła być w pełni wykorzystana, a jednocześnie oczywiście Józef Piłsudski zdał się na jego opinię, na jego wiedzę, ryzykując albo zwycięstwa, albo przegraną w tej wojnie, bo przecież gdybyśmy mieli złą informację, gdyby Kowalewski nie złamał tego szyfru, albo go źle przetłumaczył, to moglibyśmy przegrać tą wojnę. I nie byłoby już wtedy odwrotu. Cała, nie tylko Polska, ale Europa byłaby zalana czerwonym bolszewizmem i nie byłoby już dla nas ratunku. A więc to jest jeszcze ta kwestia odpowiedniego zweryfikowania tej wiedzy, którą możemy posiadać ze strony właśnie służb, ale to bezwzględnie pokazuje, że służby mają swoją wartość. Tylko muszą tam być zawsze odpowiedni oficerowie, tak, funkcjonariusze, którzy wiedzą, co należy robić i kiedy. A mamy też w naszej historii niestety przypadki zdrady, gdzie konsekwencją tej zdrady niestety są ofiary śmiertelne, tragedie ludzkie i też pokazanie pewnej słabości naszych służb kontrwywiadu. To wszystko musi zawsze być odpowiednio zgrane. Służby muszą z sobą współpracować, żeby nie było takich sytuacji, jak chociażby w przypadku Kowalewskiego, który z Moskwy został zmuszony jakby do przejazdu do Polski, uznany za persona non grata przez sowieckie służby, ponieważ kontrwywiad sowiecki wiedział doskonale w pewnym momencie, kim jest Kowalewski, co robi. Chociaż oczywiście jego zadania w Moskwie były utrudnione i stąd ciekawiłoby nas to, co jest w moskiewskich archiwach na temat Kowalewskiego. No nie będzie nam to dane przez wiele najbliższych lat, niestety, ale wiemy, że przez zdradę jednego właśnie z oficerów dwójki jego misja była rozpracowywana przez kontrwywiad sowiecki, a jednocześnie też wpadka Woźnego z ambasady, który był współpracownikiem działu drugiego. Pewne błędy, problemy, słabości. Ten oficer, o którym ja mówię, warto też o tym przeczytać. No niestety, chociaż z rodziny ziemiańskiej, z tradycjami, miał pewien zły moment w swoim życiu i te słabości jego doprowadziły do tego, że jak się zadłużył, to oczywiście pomogli mu wtedy już Sowieci, w postaci rezydenta sowieckiego wywiadu i niestety zakończyło to się tragicznie. Tak więc tutaj to wszystko musi być, powiedziałbym, w sposób odpowiedni, zawsze wyważony, ale rola służb w moim przekonaniu w każdym państwie, dziś w Polsce w sposób chyba szczególny, jest fundamentalna do zabezpieczenia naszych interesów narodowych, bezpieczeństwa. To może jeszcze spójrzmy na to, panie profesorze, w taki sposób. Jeśli chodzi o etos służby, etos oficera, służba jest pewnym hermetycznym światem. Pan profesor zdaje sobie z tego sprawę, bo wykłada dla ludzi, którzy
często w tych służbach albo są, albo za moment będą. Jest to możliwe, tak. Bez opowiadania tutaj szczegółów, wiemy jak jest. Tak. No ale mamy też taki przykład dosyć specyficzny, jeśli chodzi o grunt polski. O ile ABW ma już swojego bardzo interesującego patrona, SKW na pewno ośrodek szkoleniowy, no ale ten nieszczęsny na przykład Agencja Wywiadu, elitarna służba wywiadowcza, która no niestety ciągle tym, jeśli tak można powiedzieć, patronem jest to bóstwo pogańskie, ten nieszczęsny światowid. A wiemy z każdej służby też jak gdyby zagranicznej, jak bardzo ten świat no, trochę przypomina, jeśli chodzi o regułę, zakon. Jest bardzo hermetyczny. Ludzie, którzy żyją w tym własnym kręgu, także często w życiu prywatnym, no bo to jest związane chociażby z posiadaniem licznych tajemnic, które mogą na szwank narazić interes państwa, innych osób. Co jest takiego w Kowalewskim? Gdyby pan, nie wiem, miał wykład, powiedzmy, dla młodych oficerów służb mundurowych czy niemundurowych. No jakie cechy by pan wskazał jako istotne w jego biografii, życiorysie, służbie, też państwu? Mi bardzo jego imponuje późna postawa z lat 30., kiedy nie chciał się włączyć w rozgrywki polityczne, chciał zachować kompletną neutralność i wolał pracować na placówce akurat wtedy w Rumunii, niż w jakiś sposób wikłać się w kwestie polityczne polskie. Co na przykład w latach 90. u oficerów służb no, pozostawiało wiele do życzenia. Wydaje mi się, że to jest ten etos oficera, przynajmniej części oficerów, żeby tutaj nie koloryzować całego świata. To jest paskudna robota. Tak, przedwojennej kadry oficerskiej, ale wydaje mi się, że w jego przypadku to jest przede wszystkim państwowość. Państwo dla niego jest najważniejsze. Ja wiem, że on jako piłsudczyk tym się charakteryzował. Także on służy dla państwa, które w końcu zyskaliśmy po tylu latach niewoli, zaborów i państwo jest najważniejsze. Służba dla państwa to jest misja. Może teraz coś powie, że jest to górnolotne, może niepopularne, ale to byli ludzie, dla których służba dla wolnej, niepodległej Polski była fundamentem. To było najważniejsze. I on miał pełne przekonanie do tego, że ta wolna Polska jest warta poświęcenia, jego życia, jego pracy i myślę, że to było najważniejszego przekonanie. I jednocześnie, co jest ważne, to jest chyba druga cecha, on doskonale widział zagrożenia płynące ze Związku Sowieckiego, państwa imperialnego i komunistycznego. Dlatego był antykomunistą i no miał no, nie to, że wrogi, ale negatywny stosunek do państwa sowieckiego jako do państwa komunistycznego. Bo wiedział doskonale, że jest to imperium, które wcześniej czy później przyjdzie zagarnąć Polskę. Stąd jego pełne przekonanie o tym, że to jest fundamentalne zagrożenie. No, pracował też na odcinku rosyjskim czy sowieckim później, a więc ta jego świadomość, wiedza dawała mu takie przeświadczenie, że to jest zagrożenie. Dlatego też no, jakby nasi oficerowie powinni mieć świadomość tych zagrożeń, które mogą być z różnych stron, ale to wynika też z pewnej wiedzy historycznej, ponieważ wiemy, że historia kołem się toczy i to tak naprawdę wraca zawsze po kilkudziesięciu latach. Mówię to w sensie tych procesów, które zachodzą i polityki, która niestety przy naszym położeniu geopolitycznym no jest tutaj fundamentalna. To się nie zmieni. No, jesteśmy... Polski nie przeniesiemy. Nie przeniesiemy. I jesteśmy właśnie na tym przejściu takim, tak, między jednym a drugim imperializmem, bo pamiętajmy też, że to też Niemcy jako naród doprowadziły do wybuchu dwóch wojen światowych. To nawet nie bolszewicy czy Rosjanie, ale oni, i oni też mieli te ciągoty. Oczywiście to z kolei było związane z tą polityką, którą potem realizował też Hitler, ale jednak gdzieś to troszeczkę drzemało w tym narodzie i stąd się dał przekonać. Ale Kowalewski zwracał uwagę na zagrożenie płynące ze wschodu, bo znał ten wschód. On rozumiał Rosję, służąc też, jak pan słusznie zauważył, w armii rosyjskiej, znając tą mentalność i stąd do końca swoich dni wiedział doskonale, że Związek Sowiecki, że komunizm jest dla nas zagrożeniem i musimy robić wszystko, aby ten komunizm jakoś obalić i doprowadzić do tego, aby Polska znowu była wolna. Stąd moim zdaniem to był taki argument na współpracę z wywiadem brytyjskim już po wojnie,
Chociaż oczywiście myślę, że miał głęboki żal do Brytyjczyków za to, że jednak Polska została sprzedana formalnie przez aliantów i nie mógł wrócić do swojego państwa, które tak kochał i któremu się całe życie poświęcił, bo to była służba i misja. Miał, mówię, to przekonanie, tą polskość w sercu i pełną świadomość tego, że trzeba zrobić wszystko, aby znów ta ojczyzna była wolna. Stąd jego zaangażowanie na tych różnych etapach, też w czasie wojny II światowej, a więc misja w Portugalii, no potem też ten okres powojenny. To wszystko charakteryzowało jakby Kowalewskiego jako wielkiego polskiego patriotę, który tak jak też nasi niektórzy koledzy zwracali uwagę, ja to podkreśliłem, miał po prostu Polskę w sercu. Do końca swoich dni, pozostając na emigracji, robił tą swoją pracę tak jak mógł. Tutaj odnosząc się do potencjalnej tego, co pan powiedział, tej rzekomej górnolotności takich słów jak państwo, Polska i tak dalej. Właśnie mówię, co tak. Dla niektórych, panie redaktorze. Dla niektórych, to tak. Jest... I to jest bardzo ważny aspekt. Podczas konferencji bliskowschodniej, która kilka lat temu miała miejsce w Warszawie, poznałem oficera, dzięki moim żydowskim znajomym, oficera formacji Shayaret Matkal, która brała udział pod dowództwem brata Benjamina Netanyahu, Jonatana w Entebbe, gdzie doszło do odbijania samolotu porwanego przez terrorystów, gdzie byli głównie pasażerowie z Izraela. Zresztą tam brat Benjamina Netanyahu, Jonatan, który dowodził całą akcją, zginął. Zresztą na oczach tego komandosa. I on powiedział, że on już był człowiekiem urodzonym w Izraelu. Pominę tutaj jego imię i nazwisko. On już należał do osób, które się urodziły w Izraelu, wychowywały się w Izraelu, zresztą w kibucu. Jego rodzice mieli takie socjalistyczne przekonania. Był już wrosły w ziemię Izraela, ale powiedział, że dopiero ta akcja i ta świadomość, że on wraz z innymi kolegami, z dowódcą, który ginie na miejscu, jedzie bronić obywateli Izraela do zupełnie odrębnego, dalekiego w zasadzie od Izraela państwa, umocniło jego tożsamość właśnie jako obywatela Izraela, jako Żyda. Właśnie ten fakt, że państwo jest gotowe przygotować taką akcję, zorganizować, dać ochronę tym ludziom i wysłać ich na taką akcję, no, która okazała się dla dowódcy akurat tragiczna w skutkach, ale to właśnie umocniło jego etos i żołnierza, komandosa służącego dla tej konkretnej jednostki do emerytury i człowieka, który czuł się po prostu Żydem i wiedział, że gdziekolwiek obywatelowi Izraela, czy Żydowi dzieje się krzywda na świecie, że państwo stanie w jego obronie i wyśle oddział, żeby albo go odbić, albo wrogów zabić. Co zresztą służby izraelskie często w swoich różnych misjach robiły. Więc to tak, tak to wygląda tak to jest, w poważnych służbach. Dokładnie. To jest ten też przykład, panie redaktorze, poświęcenia całego naszego społeczeństwa w 1919-20 roku w obronie rodzącej się dopiero Polski przed agresją bolszewicką, ale to samo mówimy, możemy powiedzieć o powstaniach śląskich, to samo możemy powiedzieć o walkach o Polski Cieszyn. Jak pan wywołuje kwestię powstań śląskich i tak. Tutaj Kowalewski także był zaangażowany. Ale oczywiście miał swoją bardzo ważną rolę jako oficer wywiadu, a więc to byli ludzie, którzy mieli pełną świadomość, że o tą Polskę trzeba walczyć, nawet nie znając tak naprawdę jej przyszłości, bo powiedzmy sobie szczerze, tak jak Kowalewski, tysiące Polaków przecież było, wszyscy de facto byli wychowani w Polsce pod zaborami i trudno było też sobie wyobrazić, jaka będzie przyszłość tego państwa, ale mieli świadomość bezwzględnie wszyscy, że warto jest poświęcić życie i swoją służbę na rzecz tego państwa, bo będziemy żyć w wolnym kraju, gdzie podejmujemy sami decyzje, lepsze czy gorsze, to jest kwestia wtórna, ale nikt nam nie będzie narzucał tego, co mamy myśleć, co mamy robić. I to było przekonanie właśnie też Kowalewskiego i jego kolegów z wywiadu. Też pamiętajmy, że przecież w jego zespole byli też cywile, no przecież kilku wybitnych profesorów Uniwersytetu Warszawskiego, na czele przecież ze Stefanem Mazurkiewiczem, byłem później rektorem Uniwersytetu Warszawskiego i tak dalej, a więc to byli ludzie, którzy służyli na rzecz wolnego państwa z pełną świadomością. I to jest, wydaje mi się, że ten etos nie tylko oficera służb, ale wydaje mi się każdego świadomego Polaka, który powinien właśnie myśleć o tym, że o tą wolną Polskę należy dbać i
sytuacjach skrajnych walczyć, bo nikt nam tej wolności nie da, a szybciej nawet ktoś może nam przynieść zniewolenie. Tego doświadczali nasi przodkowie, chociażby w czasie okupacji niemieckiej, sowieckiej, potem komunizmu, gdzie za wolność słowa groziła śmierć. Po 1945 roku za kawał o Stalinie groziło więzienie, a więc to było to, co nie było jakby do przyjęcia przez Polaków, którzy cenili swoją wolność, gdzie mamy ten gen wolności w sobie, gdzie nasza historia, tradycja pokazuje w każdym pokoleniu walkę o to, abyśmy mieli prawo do samostanowienia. I to jest ważne, że my mamy prawo jako Polacy do tego, aby żyć w wolnym, swoim, niepodległym państwie. No, dziś robią to samo Ukraińcy, prawda? Walcząc również o prawo do wolności, prawo do niezależności z agresją sowiecką, z reżimem Putina, który chce wciąż narzucić im swoją wolę, decyzję, uważając, że Ukraińcy nie mają prawa do wyrażania swojego stanowiska i wyboru drogi tak naprawdę dla swojego państwa. I to jest to, o czym myślę, że byli przekonani nasi oficerowie, w tym Jan Kowalski, że my mamy prawo też do tego wyboru i do tej własnej polskiej drogi. Dlatego z pełnym przekonaniem służyli naszej ojczyźnie. Jest jeszcze bardzo interesujący wątek, wątek Dalekiego Wschodu, wątek Japonii. Mało tego, generał Kowalewski, wówczas w randze kapitana, został odznaczony, być może już nie kapitana to był w Polsce odznaczony, zresztą z takim okiem, które do niego puścił Władysław Sikorski, mimo że Kowalewski był piłsudczykiem. Sikorski zdawał sobie sprawę, jaką Kowalewski odegrał w 1920 roku i nie tylko, ale dostał Kowalewski najwyższe odznaczenie japońskie, Order Wschodzącego Słońca. Co Kowalewski robił w Japonii, panie profesorze? Wiemy dziś tyle, że po zwycięskiej wojnie z nawałą bolszewicką, no, rząd Japonii poprosił nasz rząd o wsparcie ich służb specjalnych i Kowalewski został oddelegowany na kilka miesięcy do Japonii, aby szkolić oficerów kontrwywiadu japońskiego w łamaniu rosyjskich, no, wtedy sowieckich szyfrów. I odniósł tam sukces. Dlatego został odznaczony tym najwyższym odznaczeniem japońskim. A te kontakty z początku lat 20. przełożyły się, i to jest też bardzo ciekawe, na jego kontakty i realizację pewnych zadań na początku lat 40. Bo dodam tylko, że dzięki właśnie tej współpracy z Japończykami, wydawałoby się, że no, może i bez sensu w pewnym momencie, no bo co by nam to dało w przyszłości, ale to miało jakby sens. I tutaj jest, może nie wiem, ktoś by powiedział szczęście, a może ktoś powiedział palec Boży, że Kowalewski do 1941 roku, dzięki właśnie pracy wcześniej, praktycznie kilkanaście lat wcześniej w Japonii, mógł wykorzystywać sieć łączności ambasady Manchukuo do kontaktów czy utrzymywaniem stałej łączności z rządem polskim w Londynie. No to też jest fenomen, bo przecież gdyby nie to, że on był w Japonii właśnie na początku lat 20. i poznał kilkunastu oficerów dobrze japońskich, no to myślę, że nie można byłoby zrealizować takiego zadania. I to wszystko, wie pan, łączy się, panie doktorze, wtrącałeś, że Kowalewski był wybitnym nie tylko oficerem, ale człowiekiem, który był na tyle kreatywny, że mógł nawiązywać bardzo dobre też prywatne relacje z ludźmi, z którymi miał kontakt, czy zawodowy, czy służbowy. To samo dotyczyło później jego relacji z królem rumuńskim. Tak, Karolem II, którego potem, jak już wspomniałem na początku, przerzucił z tej, w cudzysłowie, darmowej wizyty w Hiszpanii do Portugalii. Tak? Bo gdyby nie jego relacje bardzo dobre z dworem, kiedy służył jako attaché wojskowy w Rumunii i poznając tam wielu oficerów właśnie armii rumuńskiej, nie byłoby to. Zresztą król nie miałby do niego zaufania. To jest zresztą też fenomen, bardzo ciekawa historia.
Też polecam jeden właśnie z tekstów naszego kolegi odnoszący się właśnie do tej akcji, zresztą mówię udanej, pod nosem służb hiszpańskich, niemieckich, bo przecież wiadomo, że tutaj mówimy tak w dyskusji w miarę lekko, prawda, realizował jedno zadanie, drugie zadanie, ale pamiętajmy, że chociażby w czasie wojny miał przeciwnika w postaci niemieckiego wywiadu czy kontrwywiadu chociażby, prawda, i to nie było lekkie i przyjemne zadanie, realizując pewną misję w Portugalii. To musiał opierać się na swojej inteligencji, doświadczeniu, wiedzy i swoich kontaktach, też prywatnych. I ponieważ miał je bardzo dobre, to mógł zrealizować wiele różnych ważnych zadań, które przed nim stawiał między innymi rząd polski, premier Sikorski. No to troszeczkę się potem pozmieniało, tak? Kiedy zginął Sikorski, też sytuacja w Europie się zmieniała, jeśli chodzi o te relacje w tych państwach aliańskich, no przede wszystkim z rąk Stalina. Tak więc nie wszystkie te jego pomysły czy koncepcje mogły być zrealizowane, ale zawsze stawiał sobie bardzo wysoko jakby poprzeczkę do realizowanych zadań i w dużym stopniu udawało mu się je przeprowadzić. To jest też taki, moim zdaniem, fenomen człowieka, który mógł w różnych obszarach, w różnych miejscach, w różnych częściach świata służyć naszemu państwu z dużymi sukcesami. A Japonia też jest tego przykładem, tak jak pan słusznie zauważył, bo to też jest niesamowita historia. Warto byłoby, żeby ktoś kiedyś też odniósł się do tego pod względem takim właśnie historycznym. Zakładam, że pewien zasób dokumentów też znajduje się gdzieś może czy w Tokio, czy w innym miejscu. Ja bym sobie życzył jeszcze jednego, panie profesorze, to już nie jest uwaga do pana jako do historyka, wykładowcy, redaktora, między innymi tego tomu, ale zawsze mam taki dyskomfort wynikający z tego. To jest taka ogólna opinia czy uwaga, nie atakuję nikogo, Boże broń, że polscy filmowcy są tak słabo wyczuleni na te postaci, że szuka się czasami tematów trochę powierzchownych, durnych, a to jest, drodzy scenarzyści, drodzy reżyserzy, no po prostu kapitalna biografia. No, Jan Fleming stworzył w popkulturze Jamesa Bonda. My się mamy też czego wstydzić w zasadzie. Oczywiście postać działająca dużo wcześniej. Naprawdę, czytajcie, myślcie, zastanawiajcie się, rozmawiajcie z poważnymi ludźmi. My nie musimy mieć wyszukiwanych jakichś scenariuszy, panie redaktorze, ma pan rację. Nasza historia pokazuje i podkreśla tak naprawdę postacie wybitne, wyjątkowe w różnych aspektach tutaj działalności, jeśli chodzi właśnie o różnego typu formacje wojskowe. No wywiad oczywiście jest na tym zawsze troszeczkę drugim miejscu, bo tak jak pan na początku powiedział, ci oficerowie służb specjalnych nigdy nie mogą być na piedestale, prawda? Zresztą po latach dopiero wychodzą ich sukcesy, jakby z cienia troszeczkę tej polityki i służby, ale warto się do tego odnosić. I my nie, tak jak pan powiedział, my nie musimy mieć wymyślonego Jamesa Bonda, bo mamy kompleksów. Tutaj Jana Kowalewskiego, dokładnie. Jednego z wielu tak naprawdę, bo jeśli chodzi o okupację niemiecką, sukcesy naszego wywiadu, i mówię tutaj, myślę o Armii Krajowej, również są takie postacie. Tylko my albo nie pamiętamy o nich, nie wszystko o nich znamy, a niestety to, co pan powiedział, taka pewna, no, jakby w dziura świadomości wynika też z tego, że niektóre nasze środowiska po prostu nie znają historii. A gdyby znały tą historię, chociaż to nie mówię, że bardzo głęboko penetrowały te sfery, ale troszeczkę bardziej ją znały, to bez problemu by mogły odnieść się do takiej postaci i faktycznie zrobić nie jeden film, wydaje mi się, bo to nie tylko może być jeden film, bo tych odcinków o Kowalewskim zakładam, że mogło być bardzo wiele, oczywiście. Nie musimy być skazani na późno perelowski film Barwy Ognia, dobrze pamiętam tytuł, nie przekręcam. Barwy Walki? Nie, to jest Putrament Żukowski. Mamy film z końca lat 80. o dwójce, ale szyty na perelowską miarę historiografii.
Doczesne, gdzie spoczywają doczesne szczątki generała Kowalskiego? W 65 roku odchodzi z tego świata w Londynie. Niestety pozostają wciąż na brytyjskiej ziemi. A co jest też może taką ciekawostką, zresztą też na naszych spotkaniach to poruszaliśmy, tam profesor Ciechanowski to podkreślał, że również spuścizna po Janie Kowalskim również pozostała na brytyjskiej ziemi, ale jest niedostępna dla Polaków. Dlatego, że po jego śmierci z jego mieszkania zniknęło całe archiwum, które gromadził przez lata Jan Kowalski. I do dnia dzisiejszego nie wiemy, gdzie ono się znajduje. Możemy się tylko domyśleć, kto je przejął. A z pewnych... Rozumiem, że ta instytucja ani nie potwierdza, ani nie zaprzecza. Tak, oczywiście, ma pan rację. Tam nikt nic nie wie, prawda? Jest pytanie, ale o co chodzi? To jest takie fundamentalne. Natomiast wiemy doskonale, że było to archiwum. Miał bardzo dużo różnych dokumentów i notatek, ponieważ kiedy jeszcze żył, no, udzielał kilku wywiadów do Radia Wolna Europa, bo też trzeba powiedzieć, że współpracował z Radio Wolna Europa. Miał cykl kilku takich reportaży, tekstów. Zresztą tak, wydawał... Takie pogadanki o 1920 roku. Tak, a więc on na pewno bazował na różnych materiałach. Zresztą jego taka biografia, która ukazała się też w języku angielskim, też odnosi się z wykorzystaniem jego materiałów, tylko że potem nic nie ma. Mieszkanie zostało całkowicie wyczyszczone ze wszystkich dokumentów, a więc to, co zgromadził, zakładamy przez lata, no nie jest dla nas dostępne, a więc wciąż pozostaje to do odkrycia i do wykorzystania, tak jak wiele innych, myślę, że dokumentów dotyczących sukcesów polskiego wywiadu w okresie okupacji czy w okresie wojny, które no, z wielu powodów są dla nas niedostępne, oficjalnie ich nie ma, ale ja zawsze jestem optymistą i zakładam, że one są, tylko na ten moment niestety nie do wykorzystania przez Polaków. Ja bardzo się cieszę, że odbyła się jedna z konferencji, gdzie było sporo oficerów różnych służb polskich i że także wśród nich ta książka cieszy się dużym zainteresowaniem. To napawa mnie optymizmem, to mnie cieszy. Panie profesorze, panie dyrektorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję, panie dyrektorze. I gratuluję jeszcze raz książki. Niedługo, proszę się nie cierpliwić, jeżeli będą mieli państwo problem z kupieniem książki. Ona lada moment znowu znajdzie się na stronach do kupienia ipn.gov.pl. Trwa, czy za chwilę rozpocznie się dodruk kolejnych egzemplarzy książki. Absolutny bestseller, zasłużony hit wydawniczy Instytutu Pamięci Narodowej. Bardzo dziękuję. Dziękuję panie też. Dziękuję państwu.